Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywamy następny odcinek Mistrzostw Świata w Katarze. Dzisiaj nagrywamy w zupełnie innej scenerii. Jesteśmy na obiektach sportowych startu Bogdanowice. No i teraz chciałbym z Wami się podzielić swoimi spostrzeżeniami z meczu reprezentacji Polski. Jak wiemy, już znamy wyniki i nasze, i drużyny Argentyny. No i cóż, kochani, sytuacja nie jest zła. Wygraliśmy z reprezentacją Arabii Saudyjskiej 2-0 po bramkach Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Być może nie był to, na pewno nie był to porywający mecz w wykonaniu naszej reprezentacji, ale tak jak mówiłem, znając trenera, który nastawia się na grę defensywną, tak to będzie pewnie wyglądało we każdym spotkaniu, że będziemy jednak oddawali tą inicjatywę, prawda? To i tak według mnie nie było źle. Uważam, że zagraliśmy i tak lepiej niż z drużyną Meksyku. Przynajmniej stwarzaliśmy sobie te sytuacje, prawda? Mieliśmy tutaj kilka sytuacji, nie wykorzystał Robert Lewandowski trafiający w słupek, Arek Milik trafił w poprzeczkę, potem znowu sytuacja pod koniec, gdzie Robert mógł przejść na 3-0, ale ogólnie naprawdę cieszmy się tym, co mamy. Nie jesteśmy niestety drużyną, która no, będzie grała efektownie. Ważne, żebyśmy grali efektywnie, to też naprawdę się liczy. Fajnie, że wygraliśmy, że ten ostatni mecz z reprezentacją Argentyny gramy o coś, a nie tylko o honor, jak to bywało prędzej. Myślę, że nawet rozdajemy tutaj troszeczkę karty, ponieważ jak wiemy, wprawdzie Argentyńczycy zwyciężyli 2-0 reprezentację Meksyku i powiem Wam, że oglądając mecz Meksyku z Argentyną, powiem Wam, że Meksyk wydaje mi się taki bezbarwny i to jest drużyna, która gra bez napastnika. Zresztą Argentyńczycy na ich tle też nie wyglądali jakoś cudownie. Mieli przewagę, mieli oczywiście przewagę w posiadaniu. Kultura gry na pewno była lepsza, ale czy aż tak cudownie ta Argentyna gra na tych mistrzostwach? Drużyna, która przed mistrzostwami wygrała bodajże, teraz nie wiem, nie chciałbym się pomylić, 35 lub 37 spotkań, no to tutaj nie prezentuje jakieś, nie wygląda to tak kolorowo, jakby można było oczywiście zakładać. Wiadomo, że w meczu z Polską Argentyńczycy będą tutaj faworytami, przepraszam, ale uważam też, że nie jesteśmy bez szans. Trzeba wierzyć w siebie, trzeba wierzyć w to, co się robi i dążyć do celu, a naszym celem jest awans i właśnie dlatego wspomniałem na początku, że my rozdajemy karty, bo jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie to my gramy z Argentyńczykami ten ostatni mecz. Nam wystarczy w sumie remis, ale jak wiadomo, nie możemy się nastawić na to, że wyjdziemy i będziemy grali tylko i wyłącznie na ten remis, bo może się to bardzo, bardzo źle skończyć. Zresztą uważam, że też powinniśmy troszeczkę wyżej podchodzić, nie bać się tej Argentyny, oni nie są aż tak straszni, jak to wygląda. I uważam, że mamy szansę nawet i na zwycięstwo. Ja wiem, że to jest może zbyt optymistyczne, ale gdybyśmy wygrali, to powiem Wam, że byśmy mogli sporo namieszać, bo wtedy zespół Argentyny pojechałby do domu. Powiedzmy sobie, ich sytuacja w grupie naszej wcale nie jest taka wesoła, bo oni mają raptem 3 punkty. I tutaj naprawdę nie jest tak aż wesoło. W tym momencie zespół z Argentyny ma punktów 3 w bramkach, 3-2, czyli plus 1. Arabia ma punktów zdobytych też 3, prawda? I tutaj wydaje mi się, że Arabia wprawdzie ma minus 1, bo ma 2 do 3 w bramkach, ale reprezentacja Arabii gra z drużyną Meksyku. Ja nie wiem, na co stać Meksyk, naprawdę do końca nie umiem sobie tego wyobrazić, ponieważ Meksykanie grają, robią dużo szumu, dużo jest takich, no, walki z ich strony na pewno, im nie brakuje charakterów, tak?
próbują walczyć, ale stwarzają te sytuacje, są często w polu karnym przeciwnika, ale cóż z tego, jak tych sytuacji nie wykańczają, więc tutaj no, my grając z Argentyną i na przykład wygrywając ten mecz, co nie uważam za niemożliwe, bo już raz Argentynę żeśmy na Mistrzostwach Świata ograli w 1974 roku, potem przegraliśmy z nimi, ale także te wyniki nasze z tą Argentyną no, są różne i było też zwycięstwo Buenos Aires. I uważam, że ta Argentyna wcale nie jest aż taka straszna, że naprawdę przy mądrym ustawieniu i mądrej grze powinniśmy tutaj z nimi powalczyć, albo przynajmniej urwać im punkt i nawet przy naszym urwaniu punktu może się zdarzyć tak, że zespół z Arabii Saudyjskiej oczywiście ma duże szanse, bo uważam, że Arabia ma tutaj szansę na zwycięstwo z drużyną Meksyku. No chyba, żeby się stało też tak, że po prostu drużyna z Meksyku nagle się obudzi i zacznie zdobywać bramki i ogra Arabię i wtedy dla nas byłby to idealny wynik, ponieważ nawet przy naszym remisie lub porażce z Argentyną, bo też niestety musimy zakładać taki scenariusz, taki bardzo pesymistyczny, gdzie przegrywamy, nie wiem, 1-2 do 0, to przy zwycięstwie Meksyku, myślę, że Meksyk zbyt wielu bramek tam by nie strzelił, ale myślę, że tak do dwóch są w stanie, to jeszcze byśmy mogli też awansować, o ile nie przegralibyśmy wyżej niż 2 do 0. Ale jestem optymistą i uważam, że i w tym meczu zagra nasza obrona tak, jak zagrała w dwóch poprzednich, przynajmniej na to zero z tyłu, chociaż czasem nie mówię, że ta gra nasza mi się podoba. Nie podoba mi się, ale czasem cel uświęca środki, więc uważam, że jest to lepsze, być może nie jest to efektowne, ale jest to efektywne, więc to jest chyba w tym momencie dla nas najważniejsze. Cóż, no dzisiaj też ciekawa sytuacja, a poza tym jeszcze wracając do naszej grupy, gdybyśmy zwyciężyli z Argentyną, to byłoby fantastyczne, bo mielibyśmy 7 punktów i tu moglibyśmy się szykować albo do pojedynku z Australijczykami, albo z Duńczykami, bo w tym momencie Australia jest na drugim miejscu w grupie. Więc tutaj byłaby szansa, myślę, że otwierałaby się nam szansa przy tej drabince na to, że moglibyśmy zagrać nie 4, a nawet 5 spotkań, w co szczerze wierzę, a no, bardzo by się chciało zagrać 7, no ale to mówię, to już był duży, 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 duży fart przy naszej grze. Dzisiaj oglądałem też grały drużyny Japonii i Kostaryki. Kostaryka, która została obnażona przez zespół hiszpański i pokonana, rozbita aż 7 do 0. Dzisiaj zwyciężyła z Japonią, która wygrała z drużyną niemiecką 2 do 1. Dzisiaj ta Kostaryka zwycięża Japonię i ma 3 punkty i też jeszcze w sumie jest w grze, bo dzisiaj też o godzinie 20:00 wydaje mi się to taki najciekawszy mecz naszego dzisiejszego dnia, to zespół Hiszpanii będzie grał z drużyną Niemiec i Niemcy, jeżeli przegrają to spotkanie, będą pierwszą reprezentacją europejską, która może pożegnać się już definitywnie z mistrzostwami. Oczywiście wiem, że myślę, że Niemcy tutaj podejmą rękawice, będą walczyli. No, Hiszpania to trudny przeciwnik, ale nie ma drużyn niepokonanych, tak mi się wydaje. A też nie chciałbym, znaczy myślę, że nie będzie ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał z drużyną Kostaryki. Hiszpanom też nie będzie łatwo. Myślę, że Hiszpanie będą posiadali piłkę, będą mieli więcej z gry, posiadania, więcej wymienią podań, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik. Jestem bardzo ciekaw tego, bo gdyby zwyciężyła Hiszpania, no to ta grupa wyglądałaby dosyć ciekawie, bo Hiszpanie mieliby już 6 oczek zdobytych, Japończycy zostali bez 3, Kostaryka z 3, a Niemcy bez punktu. No i tutaj sytuacja prezentacji Niemiec przed meczem z Kostaryką nie była zbyt ciekawa, a fajny układ by nam się zrobił właśnie w tej grupie. No cóż,
Tak, że tak jak mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądało z naszej strony w tym meczu z Argentyną. Myślę, że tutaj większych zmian by trener chyba nie zrobi w ustawieniu, bo jednak uważam też, że to, że grał właśnie Arek Milik obok Roberta Lewandowskiego, było dobrym pomysłem. Zresztą Arek Milik, powiem szczerze, no zawsze, zazwyczaj, no różnie to z tym Arkiem bywało, tak? Ale akurat w tym meczu podobał mi się, bo i walczył i z przodu, i wracał, i naprawdę robił dobrą robotę. Zresztą nie tylko on, bo i cała drużyna tutaj walczyła. Myślę, że naprawdę mamy duże szanse ku temu, aby zwyciężyć i pokonać zespół argentyński, albo bynajmniej urwać punkty Argentynie, bo wiecie, oni cały czas są pod presją, oni mają tylko te 3 punkty. Drugi mecz w naszej grupy, jak wiemy, Arabia Saudyjska będzie grała z Meksykiem i myślę, że tutaj faworytem będzie drużyna Arabii i Arabia nie odpuści tego meczu, znaczy nie odpuści, na pewno będzie starała się ten mecz wygrać. Oczywiście Meksykanie będą walczyli. Ale kto wie, czy ta Arabia nie sprawi na przykład następnej niespodzianki, nie ogra tutaj drużyny meksykańskiej. Chyba, że zejdzie z nich powietrze po tej porażce z nami i po prostu Meksykanie dojdą tutaj do głosu. Ale mówię, Argentyńczycy muszą ten mecz wygrać. Oni to muszą, a my możemy. To jest ta różnica, bo oni, jeżeli tego spotkania nie wygrają, a my byśmy to wygrali, no to ich sytuacja nie jest zbyt ciekawa, bo wtedy na przykład Arabii wystarczy remis do awansu do dalszej rundy. Także tutaj może być też niezła sytuacja i byłaby to też na pewno sensacja, tak jak mówię, jak dzisiaj na przykład reprezentacja Niemiec, która zmierzy się po prostu z reprezentacją Hiszpanii i tutaj no faworytem wydaje się być Hiszpania, ale jak już wiemy na tych mistrzostwach nieraz sytuacje faworytów zupełnie wyglądały inaczej. Więc tyle ode mnie dzisiaj. W środę następny mecz nas czeka o godzinie 20:00 i bądźmy dobrej myśli. Bierzmy w reprezentację i miejmy nadzieję, że ugramy dobry wynik po prostu z drużyną argentyńską i tak myślę, że fajnie by było, żebyśmy się nie cofali aż tak głęboko, bo to się może naprawdę źle skończyć, no bo Argentyna jednak dysponuje lepszymi zawodnikami niż drużyny, z którymi graliśmy do tej pory, czyli Arabia lub Meksyk. Tyle ode mnie na dzień dzisiejszy, kochani. I tak jak mówię, bierzmy w reprezentację do boju Polsko i obyśmy zaszli na tych mistrzostwach jak najdalej. A my myślę, że spotkamy się w czwartek podczas następnego filmiku.